Ale pamiętajcie, to są tylko badania. To nie jest jeszcze zwycięstwo ostateczne. Ale mimo wszystko mamy powody do radości. Będzie większość bezwzględna? Wierzę w to, że będzie większość bezwzględna. Bardzo istotnym jest ten procent, o którym mówił pan premier, czyli procentowy udział Polaków. To jest ogromny mandat społeczny, ogromny mandat demokratyczny, bardzo ważne. Dlatego za to wszystko, patrząc w kamerę, chciałbym podziękować osobom, dzięki którym to zwycięstwo było możliwe. Po pierwsze, chciałbym podziękować Adamowi Michnikowi i całej redakcji Gazety Wyborczej. Chciałbym podziękować Tomaszowi Lisowi i całej redakcji Newsweeka. Chciałbym także podziękować całej redakcji TVN24 oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne 4 lata, pracujcie tak, jak pracowaliście, a my będziemy wdzięczni. Proszę pamiętać, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieliśmy wynik właśnie w tych wynikach sondażowych o wiele niższy niż potem okazało się po podliczeniu wszystkich głosów. Ja mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie i że ten wynik znacznie poprawimy. Ale jeśli będziemy mieć większość w Parlamencie, a dzisiejsze wyniki to pokazują, to znaczy, że będziemy mogli nasz program kontynuować i rozwijać te kwestie, które jeszcze przed nami, bo przecież przed Polską dużo wyzwań. Chcemy, żeby Polska była krajem dobrobytu, żebyśmy dorównali do poziomu państw zachodnich. Jest dużo do zrobienia w dziedzinie ochrony zdrowia, w innych dziedzinach, a więc spokojnie czekamy na ostateczne wyniki. A władza psuje, czy nie osiądziecie na laurach, jeśli to będzie drugi raz większe? Nie, dlatego że jesteśmy po prostu skromni i jednocześnie mamy ambicje, żeby zmienić Polskę na trwałe, żeby podnieść polską gospodarkę na poziom gospodarek zachodnich. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie badania pokazują, łącznie z Eurostatem, Europejską Organizacją Statystyczną, że Polska jest dziś liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. A więc również w tych sprawach gospodarczych żeśmy się dobrze w tej kadencji spisali. Ale musimy czynić jeszcze więcej, żeby Polakom żyło się zdecydowanie lepiej i to jest naszą ambicją. Nie nasze własne ambicje, tylko naszą ambicją jest to, żeby Polska wyszła na wyższy poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. Pani redaktor, my tu mamy takiego człowieka, który już dba, żebyśmy się nie zdemoralizowali. Przemawiał tutaj na początku, także myślę, że będzie dbał również dalej o to. Ja myślę, że pod tym przywództwem nie osiądzie. Myślę, że to jest misja, którą pełnią zarówno pan Jarosław, jak i pan Morawiecki. Budowanie Rzeczpospolitej Solidarnej jest zadaniem na lata i trzeba je wypełnić. I myślę, że siedzieć na laurach tutaj nikt nie będzie. Z całą pewnością nie osiągniemy na laurach, natomiast musimy po prostu spokojnie przeanalizować, co te wyniki oznaczają, jakie grupy społeczne nas poparły, a jakie i z jakich powodów zagłosowały przeciwko nam. Ja mam nadzieję, że nie. Tak jak przez te ostatnie 4 lata mieliśmy samodzielną większość i sądzę, że o lenistwo oskarżyć nas na pewno nie można i następne 4 lata będą bardzo podobne albo jeszcze lepsze. Nikt nie jest leniwy. Proszę zobaczyć na ten pot. On był cały czas obecny w ciągu 4 lat. Mieliśmy naprawdę potężną walkę medialną. Wszyscy o tym wiedzą, ale Polacy, dzięki Bogu, to jest inteligentny naród. Jesteśmy mądrymi ludźmi. Odczytaliśmy sygnały, próby różnego rodzaju manipulacji, właściwie kreowania rzeczywistości, która nie istnieje. I teraz mamy ten ogromny mandat społeczny. Mówię o tym ogromnym udziale, jeżeli chodzi o udział procentowy społeczeństwa. Cieszę się, a tak na serio już, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na nas głos, którzy w ogóle brali udział w wyborach.